Że widzisz, ludzie w bzdury wierzą, bo muszą. Ludzie muszą wierzyć. Nordyjczy Mosul, Irak albo Irakę i parę innych miejsc, prawda? Więc skoro nasze dzieci giną co chwila w jakichś tam atakach, to poczujcie, jak to jest u was. To z ich punktu widzenia propagandowego i części Bliskiego Wschodu, to jest to chwytliwa informacja. I no jak tam jadą, to jak i przerażonych także to on, ale znajdzie się odpowiednia ilość osób, która sobie dobrze rozpętaliście nam tych punktów, chcieliście nasze świat, nasze ziemię, naszą ojczyznę, no to teraz cierpcie te, powiedzmy, kary. Po śmierci posprzątać podwórko trza. Tak kazała Matka Boska. Mieliśmy też związek z tym cierpieniem, tak. Dlatego, że dowiadujemy się o polskich tego zamachu. I powiem moje osobiste odczucie. Oglądałem twarze ofiar, młode dziewczynki. I no oczywiście starsi też, to nie jest tak, że to jest bardzo mocne takie uczucia bólu. A widzisz, on widział twarze dzieci, malutkich dzieci, no w Syrii, no właśnie dzieci. Staliśmy się mieszkańcami Europy. Jako ci mieszkańcy Europy stajemy się też ofiarami terroryzmu panującego w Europie. Czy Wielka Brytania, czy Belgia, czy prawda, atak w Nicei. No i arabka może zginąć. Kierowca ze strony arabki. Niestety. Myśmy teraz zaczęli zestawiać tą historię. Jak to agresywne jest i zdało taki test. Pijak dogada się z pijakiem. Gdy chodzi krzywo tak. Okrokiem. A poza tym chore Polaczki na Amerykę mają teraz w uszach taka moda, że słuchawka jest wpięta. I to jest jako Bluetooth na telefon, co masz, i żeby nie było drutu, żeby nie było sznurku. Bluetooth. Wywiadu brytyjskiego. I co chodzi do tego? Bluetooth. Jak to się dzieje, że przecież mamy ten wspólny interes obrony i nie ma tego wspólnego wymieniania danych, działań, przynajmniej w tej werbalnej wersji. Zawsze są te nawoływania do lepszej pracy i współpracy wywiadów i kontrwywiadów. Znaczy, czy to jest rzeczywiste, że to jest taka właśnie wydobarza? Warszawskie dzieci, idziemy w przód! Bo Brexit nie przekreśli współpracy wywiadu brytyjskiego z wywiadami europejskimi. Warszawskie dzieci, idziemy w przód! Co się dzieje na kontynencie? W naszym interesie jest wiedzieć o tym, co Brytyjczycy dlatego, że jednak po pierwsze nie postawią tamy, nie zablokują. Zabieram. Nie będą mieli problemy ze swoimi powiedzmy obywatelami, którzy też są obywatele. Problemy z ekstremizmem. Mało tego, no tak naprawdę to pamiętajmy, że to jest bardzo ważne, znowu od kilku dni zaczyna się coraz bardziej niebezpiecznie robić po prostu. Coraz bardziej. Po raz kolejny. Śmieje się. Tam pojawiają się grupy tych wszystkich migrantów ekonomicznych, których wielokrotnie wywożono i straszano po całej Francji. Ci ludzie stają się coraz bardziej agresywni, coraz lepiej zorganizowani. Oni już nie tylko próbują tam jakoś zatrzymywać ciężarówki przy pomocy jakiejś gałęzi. Aktualnie atakują kamieniami, rozbijają szyby, próbują przecinać opony. To jest coraz większe zagrożenie. Znowu kierowcy są przerażeni tym, co się tam dzieje. A Kale jest tym łącznikiem z Wielką Brytanią i będzie współpraca. Idziemy, że Brytyjczycy są zainteresowani nawet. Cicho, cicho, wyjdź. Będziemy tutaj wyjść.
a nie po drugiej stronie kanału. Nic już nie ma. Przybyłowicz pożerał i trzeba go i tę wielką czcią. Przybyłowicz jest ze wsi Śląsk. La 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 la. I tu jest Polska. Żołnierze wyjdą na ulicę Wielkiej Brytanii. Przybyłowicz zwariował. Myślałem, że dzisiaj się napije coś. Jak dostał to się... Twitter, Facebook, WhatsApp muszą być zmuszeni do wzięcia odpowiedzialności i nie mogą dając zapewnić terrorystom bezpiecznej przestrzeni do planowania rzeźni. Oczywiście to jest słowo używane przez ten dziennik, ale coś w tym jest. Coś w tym jest, że tutaj ten przepływ informacji w mediach społecznościowych jednak na słuchy jest tutaj są czasami cenzury i czasami tak będzie wolno, nie da się tego zrobić, nie da się. Jest wielką oczka, na co twoja córka nie przyjedzie. Sobie wyobraża, jakie to było to zadanie. Nie tylko techniczne, ale dajmy na to jeszcze ludzie, którzy obsługiwali ten cały przepływ informacji. Przecież te konta można zakładać w ułamku sekundy, tworzyć pozwolone, znikać, tworzyć jeszcze następne, przekierowywać sobie, tak jak zresztą działa. Działali zwolennicy państwa islamskiego. Można 100 tysięcy koni zamknąć. Kolejne 100 tysięcy koni w samym czasie zostanie otwarty, bo zabraniamy otwierać konta. To nie na tym polega. Tak samo Twitter, tak samo Telegram, WhatsApp, bo ten cała struktura społeczna, tych mediów społecznościowych. Ona jest nie do ogarnięcia pod tym, że założymy tam jest to, co jest.